tam trochę sylwetki żołnierzy sprzed 100 lat ponad już, tak? Z okresu wojny polsko-bolszewickiej. Czy słyszeliście dokładnie o tej wojnie? 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu wybucha Powstanie Wielkopolskie, które szybko z takich, powiedzmy, zamieszek przeradza się w regularną wojnę. Poznaniacy bardzo szybko tworzą regularną armię z mundurami swoimi, ze swoją strukturą dowodzenia, ze swoimi oznaczeniami stopni wojskowych. Natomiast na wschód polska armia już istnieje. Ale jest to trochę inna armia, jak widzicie, niż ta wielkopolska. I tak umundurowani żołnierze jak ja już wiosną 1919 roku, czyli zobaczcie, kilka miesięcy po wybuchu Powstania Wielkopolskiego, ci żołnierze jadą na pomoc na wschód kraju, na wschód Polski, żeby pomóc tym żołnierzom tak umundurowanym w wojnie polsko-bolszewickiej. Tak? Czyli od wschodu zaatakowali nas Rosjanie czy Sowieci, państwo radzieckie, którego przedstawiciela tutaj mamy z tą czerwoną gwiazdą, to był nasz wróg. Tak to wyglądało. Także w wojnie polsko-bolszewickiej walczyli żołnierze tak naprawdę w różnych mundurach po jednej stronie, czyli po polskiej stronie. Pamiętajmy, że ta armia zrodziła się z trzech zaborów, czyli byli tam żołnierze z byłego zaboru pruskiego, czyli Armia Wielkopolska. Byli tam żołnierze z zaboru rosyjskiego, byli żołnierze z zaboru austro-węgierskiego. Coś takiego, że żołnierz, nie wiem, strzał kontrolny. Żołnierz mógł coś zrobić, o właśnie, zrobić coś źle i został... Cisza! Żołnierz mógł zostać wysłany na tak zwaną czujkę, albo na zasadzie idziesz w bój, bo coś zrobiłeś strasznego, nie rozstrzelamy cię, ale musisz, idziesz, bo podobno są Polacy gdzieś tam w okolicy, sprawdź, jak przeżyjesz, to dobrze, jak umrzesz, jeszcze lepiej. I miał zadanie taki właśnie Rosjanin, bolszewik. I tu wam taką scenkę pokażemy. Co się wydarzyło? Pełniło się jego marzenie. Zobaczcie, jak zachowuje się dowódca, cały czas czujny. Również żołnierze, ostatni właśnie też zaczął, przód, wiedzają, że chyba jest fajnie. Robi dziurkę. Byliście w wojsku też bardzo, bo drogowy, w tym czasie byli, o! Wojsko Polskie charakteryzowało się tym, że pod świętym do ostatnich dzieci naprawdę to było. Pamiętajcie, jesteśmy na terenie wroga, w każdej chwili można się spodziewać ataku. Nie zdejmować budynku. Dobrze. Całość na moją komendę. Let's go!
dzieci! Załóż naprzód! Stawaj! Dobrze, wprowadzamy go na plac, tak? Jeszcze go w środę, jeszcze kupa. Jego broń sobie zabierz na pasie. Wyżej te łapy! Ruki wier! Rusku! Hej! Już wczoraj! Kolegę nam zabiłeś, broń. Zobaczcie, największe oklaski na trupa, bo tak ładnie dla was zagrał. I dla Ruska, za to, że tak ładnie strzelał. I dla reszty trupaków, słuchajcie, bo robili to tak naprawdę dla was dzisiaj pierwszy raz. Brawo, na dowódcy, czyli pistoli. O tej wojnie, dlaczego ona się zaczęła, dlaczego się odbyła i jak się skończyła, to myślę, że każdy Polak powinien wiedzieć, bo jest to bitwa, która jest uznawana za jedną z 18 bitew najważniejszych na świecie, co warto wiedzieć i co będę niewątpliwie powtarzać. Dzisiejsze nasze spotkanie zaczniemy od śpiewu. Od wojenki. Nie każdy z twoich synów, co harfą jest eolską, gdy prawie o twym losie rozkwitnie laurem czynów, skąpanym w krwi, jak w rosie. Refrenem twej historii Cecora jest odwieczna. Na skrzydłach naszej glorii, prócz wspaniałości mamy po zdartych piórach plany. A klinga obosieczna, co polskie ramię barczy, jest wyrdzawiona w szczerby. Jednako lśnią na tarczy hrabiowskiej i szlacheckiej żółkiewskie dumne herby. Witały pąki białych róż, wróć jak sięku z tej wojenki już. Wróć, ucałuj jak za dawnych lat, dam ci za to róży na linii. Przestąpił kwiat na ziemi zwiąt, nimeś odszedł mój Jasieńku stąd. Nimeś lub przestąpił kwiat na ziemi zwiąt. Jako pakt agresji, jednakże Europa Zachodnia poprzez działania propagandowe ze strony Rosjan miała troszeczkę inny obraz i Polska wcale nie miała łatwej sytuacji, jeśli chodzi o arenę międzynarodową. Jeszcze do niedawna, tak jak wspomniałam, historycy się troszeczkę bardziej
do daty luty 1919 roku, jeżeli chodzi o rozpoczęcie takich działań wojennych, dlatego że tam wówczas rozpoczęliśmy te działania na Białorusi. Środka tego pola pomiędzy tą bramką a drzewem, zalegniecie. Jeden może zalegnąć gdzieś tam na linii. Cel. Składacie się. Odbezpieczyć. Ognia! Ognia! Nie idzie za drzewo. Źle to wygląda. Tak daleko wygląda. Yeah.